cielu. O kurwa, bolało! Tylko na ciebie Karim, tu Crane, rzuć broń albo zginiesz! A ty po cholerę się wtrącasz! Ta sprawa cię nie dotyczy! Przykro mi, Karim, ale Errol Asani to teraz mój problem! Pracujesz dla niego? Jesteś głupcem! Byłem jego ochroniarzem, wiesz? Po tym, jak wszystko się spierdoliło i postawili ten mur, dosłownie nas zalali. Ugryzły go w nogę. Zabrałem go do Randala, doktorka ze slumsów, i ucięliśmy ją. Gładziutko. To była nasza jedyna szansa. Gdybyśmy tego nie zrobili, zmieniłby się. Ale ten sukinsyn nigdy nam nie wybaczył. No to się rozstaliśmy. Więc czemu teraz na niego polujesz? Na początku władze wywoziły wszystkich ważniaków ze strefy kwarantanny. Errol powiedział, że leci po niego helikopter, który zabierze nas wszystkich. Potem go pogryzły, a przez to całe zamieszanie nie udało nam się złapać transportu. Po tym, jak włączyłeś nadajnik, usłyszeliśmy, jak Errol prosił o ewakuację. Kilka dni temu usłyszeliśmy odpowiedź z zewnątrz. Stary Zgred załatwił sobie transport, a ja chcę się na niego załapać. A co z Raisem? Nie obchodzi go, aby ten gość? Gówno go to obchodzi. To moja sprawa. Chcę po prostu wydostać się z Haranu. Na bank stąd nie odlecisz. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale po prostu chcę się stąd wydostać. Jeśli cię znów zobaczę, będę się spodziewał najgorszego. Jak chcesz. Powodzenia, Crane. Będziesz go potrzebować.
Znalazłeś ich? Owszem. Opowieść Karima o tym, jak straciłeś nogę, nieco się różni od twojej wersji. A więc rozmawiałeś z nim. Edward miał rację, za dużo gadasz. Zostaw gadanie ludziom takim jak ja, a ja zostawię zabijanie ludziom takim jak ty. Cóż, Karim był moim ochroniarzem. Dopuścił do tego, żebym został ugryziony. Ale specjalnie go za to nie winię. Uratował ci życie. Odrąbując mi nogę? Tego samego dnia, kiedy zostałem ugryziony, zaczęto zrzucać leki. Rozumiesz? Powiedziałem mu, że zrzuty antyzyny rozpoczną się za kilka godzin. Musieli jedynie zaczekać. Zamiast tego posłuchał tego swojego konowała. Karim mnie trzymał, a ten rzeźnik odciął mi nogę. Teraz uważa, że powinienem go stąd wydostać. Powiedziałem mu, że to nie nastąpi. Trzeba go było zabić. Zostaw zabijanie ludziom takim jak ja. Racja. Mogę cię stąd wydostać, Crane. Podoba mi się tu. Pewno załatwiłeś sobie coś na własną rękę. Cóż, nie uda ci się. Zostałeś ugryziony, widać to po oczach. Nie dasz rady przedostać się przez kwarantannę Enkoru. Przez co? Widzisz? Nawet nie masz pojęcia, co się dzieje w prawdziwym świecie. Wydaje ci się, że kogoś znasz, ale on nie ma powiązań ze światem polityki, a tylko to dzisiaj się liczy. Nie wierzysz mi? To pomyśl o tym jako o asie w rękawie, takim planie awaryjnym. Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, w tym mieście sprawy nie zawsze toczą się tak, jak teoretycznie powinny. Jeśli byłbym zainteresowany, co musiałbym zrobić? Dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba namalować odpowiednie znaki na dachu. Nie mamy tu farby, więc będziesz musiał pójść jakieś poszukać. A po drugie, cóż, definitywnie wydostaniesz się stąd w przyjemniejszy sposób, niż się tu dostałeś. Teraz idź poszukaj farby. Tu zaraz niedaleko. Jeszcze masz tu zwieńczony język. Spadaj stąd. Nie rób sobie jaj, złaś! Koniec z tobą, słyszysz?
Tylko na tyle cię stać! Tylko mnie bardzo skurwiał! Słyszysz? To kurwa bolało!